Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z piątego sezonu Minecrafta na modę, nazywam się Safe Mode. Dzisiaj zajmiemy się znowu naszym kochanym Towncraftem, zresztą to już widzicie pewnie po opisie. Pozdrawiamy bardzo serdecznie calutki czat, który tutaj z nami jest obecny teraz, który zawsze tutaj wspiera i pomaga mi w razie czego w trakcie przerw. Dobra, co dzisiaj będziemy robili? Pierwsze co tak, odkryłem nową teorię, dosyć skomplikowaną, bo powiem, bo troszeczkę zmarnowałem na to czasu. To jest ta teoria, jak sami widzicie, what the fuck, co to jest? To jest the theory of everything. Tak, to nam otworzy drogę do innych teorii, o wiele bardziej zaawansowanych, więc tego się nauczmy. I teraz naszym taumonomikonie dostaliśmy odblokowany ten oto fragment w dół. I tam już się mogą pojawić w tym miejscu dosyć ciekawe recepty. Oprócz tego dostaliśmy nasze golemy i to właśnie najważniejsze, że tu chciałem uzyskać. Te golemy. Teraz będę próbował się do nich dojść bardziej, gdyż kolejną rzeczą po tych golemach jest bardzo ciekawa taka statuetka, jak to nazwijmy, która pozwoli nam na modyfikację naszego mob spawnera i to właśnie chciałbym dzisiaj zrobić. Okej, dostałem Taumostatic Hardness. Kurczaczki, nie mam żadnego pojęcia. Niestety już wiki, ta, którą wam podałem, tamta stronka nie podaje receptur na te fragmenty, więc no jak będziemy musieli sobie poradzić bez podpowiedzi, czyli po prostu wrzucając po kolei rzeczy, no i zgadując, szardów mamy dużo, więc bez problemu możemy je poświęcić. Jak widzicie, według szardów, jakby tak wrzucać same szardy, odkrywamy przeważnie większość tego, co potrzebujemy, więc to jest akurat na plus. I aspekty, których w szardach nie ma, no można znaleźć w kilku podstawowych też itemach, więc większość receptur tak da radę osiągnąć. Niestety są te też takie, które niestety musimy, no troszeczkę się z tym namęczyć niestety, więc cóż na to możemy już poradzić. Niektóre recepty są takie dosyć skomplikowane. Okej, jak tutaj widzicie, dostaliśmy do momentu, że nie mamy innych możliwości. Czyli otwieramy i czytamy, co tu jest po prostu napisane. Do tworzenia Severity Gravity. Czyli coś z grawitacją, więc podejrzewamy oczywiście, że może jakieś piórka tu będą nam potrzebne. Chociaż piórka są chyba w szardzie powietrza. Też nie, nie ma. Dajemy, zobaczymy, co z tego tutaj będzie. Tak, jak widzicie od razu, prosta podpowiedź Gravity, czyli coś z lataniem. Więc to już mamy, a jak dostaliśmy tutaj zbroję, więc bez problemu wiemy, że możemy wykonać sobie po prostu zwykły armor z ironu. W najnowszej wersji Applied Energetic jest tu taki fajny X, który pozwala nam na usunięcie danej recepty z naszego stołu. To jest genialna sprawa. Jak to widziałem u Koki, to wow, szkoda, że ja tak naprawdę nie mam. To mi o wiele bardziej ułatwiło sprawę. Okej, uczmy się tego. Dostaliśmy kurczaczki, nawet nie wiem co to jest. Będę musiał powykonywać te wszystkie recepty. Jakie to jest drogie! 500? Ej, no bez przesad. Dobra, nieważne, nie wnikam co to w ogóle jest w takim razie, bo naprawdę recepta jest straszeczna, wam powiem. Basic Aura Manipulator. A dobra. No cóż, nic tutaj poradzimy, musimy się tego też nauczyć i standardowo zrobimy tak jak przedtem, czyli po kolei każdego szara będziemy wrzucali. Oczywiście ja was nie będę męczył, jak dojdę już do golemów, to wtedy włączę ponownie nagrywanie. Dobra, już jesteśmy przy Advance Golem, czyli właśnie to, co chcieliśmy teraz uzyskać. To są specjalne golemy, które będą mogły się teraz bić za nas. Będziemy mogli je zamontować w różnych miejscach. No i będą one walczyły. Tak, tylko z tym w różnych miejscach trzeba bardzo uważać z tym, gdyż no tutaj mogą być niekiedy problemy. Ale nam nie chodziło szczerze mówiąc tak stricte o golemy, tylko o dalej właśnie. Tool Dynamic. To jest chyba to, co ja właśnie chciałem uzyskać. Czyli specjalny stół, na którym możemy położyć item. A ten item będzie się mógł prać za nas, kopać wszystko, co tylko chcemy. Dlatego to jest genialna sprawa. Ja to szukałem od dłuższego czasu właśnie, jak znaleźć cokolwiek, gdzie coś się położy i on to będzie wykonywał, to co tam na nim stoi. Mi się wydaje tak, o, tutaj pewnie będzie potrzebny tools jakiś, czyli jakiś przedmiot, żeby tego wrzucić. Powiedzmy, że będziemy sobie pika. Aj nie, to pik. Tak, tu mamy ironowe piki, więc je weźmy i coś mi się wydaje, że on tutaj wskoczył. Zaraz zobaczymy. A jednak nie. Jak widzicie, przeszło przez nie. Odpadła zbroja. Odpadły obrażenia.
Więc jeszcze podejrzewam steel. Dlaczego steel chcę używać? Steel ma kowadło. Kowadło też nie przeszło. To crafting table. Jakiś tools, więc może to, a nie, to też na mnie przejdzie. Ok, więc kolejnym mamy redstone, czyli tutaj będziemy mieli zębatki. Czy zębatki to będą? Tak, to są właśnie zębatki. I dostaliśmy tool dynamic. To jest to, co ja chcę, zobaczymy. Chyba tak. Zobaczmy oczywiście, jak to się kraftuje. No, recepta jest droga, pod tym względem to dosyć bardzo droga, ale wymaga ona z golem animating core, więc to jest dosyć fajne do wytworzenia. Ale tu mamy te aspekty, które potrzebujemy. Teraz tak, aspekty mogłem sobie tutaj wziąć, wykonywać, prawda, marnować tutaj te miejsca, ale nie. Chciałbym, żeby to było już zaplanowane. Więc w takim razie przejdziemy do tego, co pisaliście mi pod poprzednimi filmikami z Towncrafta, czyli do słoików. Oczywiście wiem, jak się słoiki wykonuje, to nie musicie się o to bać. No tutaj oczywiście sobie podpowiem, tak? Tak wiem, ale muszę sobie podpowiedzieć. Ten tutaj był potrzebny. Właśnie nie byłem po prostu pewny, jakie tutaj drewno było nam potrzebne. Arkane, tylko trzymamy ciebie. Nie, to wykonamy więcej. Problemu nie będzie. Różkę też lepszą potrzebuję, więc zabiorę tą. Tobie dam tą na razie. Później oczywiście je będę polepszał. I słoików będę trochę potrzebował, dlatego też wiem, że to mi zeżre strasznie aurę moją. I to no nie pójdzie na plus na pewno. No ale niestety musimy sobie jakoś z tym poradzić. Teraz właśnie jak teraz to się ładuje, to aura jest zżerana tutaj z otoczenia. No ale jak mówiłem, coś za coś. Albo robimy nasz układ, albo też przejmujemy się naszą aurą. Co powinienem też brać pod uwagę. Uwierzcie mi, aura jest bardzo istotna. Ok, teraz markery. Markery muszą mieć już inny kolor niż te, co miałem tutaj poprzednio. Powiedzmy, że to będą czerwone markery. Czyli na razie damy zwykłego wool. Czyli wykonamy tych markerów, powiedzmy, nawet staka. Teraz weźmiemy sobie czerwone kwiatki, albo czerwony już barwnik, jak mamy. I wykonamy 16 barwników. 16... ich się nie kolorowało? Byłem przekonany, że się koloruje. Tu... Aha, minus tone można zmieniać im kolory. 16 tych. Aha, nie mam mi. Czy gdzie ja mam minus stone tak a propos? Minus stone. Aha, tu jest pod crafting. Ale nie mam jak go stworzyć. Tu mam jeszcze taki jeden minus stone. Dobra. Więc wrzucimy ciebie. Orange. No nie chciałbym pomarańczowe. Różowe. Kurczaczki. Dobra, nie będzie ten kolor w takim razie. Piękne różowe, to ja będę miał pojemniki z tyłu. Dobra. Więc je położymy po całości tutaj. Czyli te oto bloki będą na samym końcu stały. Dlaczego? Gdyż na nich położymy zaraz słoiki. Do tego może miejsce nawet po całej długości postawimy. Ok. I na nich po kolei stawiamy słoiki, do którego nasze golemy będą odnosiły aspekty. Tu zrobimy to jeszcze na wysokość później. Tu jeszcze poziom wyżej to strzelimy sobie. Powiedzmy, na przykład u samej góry to postawimy, żeby jakoś tutaj dochodziły. Zobaczymy, jak to w ogóle nam wyjdzie. Teraz tak o. Ty, jeden golem, dwa golemy, odnosicie aspekty. Ustawię, że wy korzystacie teraz już z koloru. To jest magenta. Ok, ty również też na magentę się przestawiasz. Czyli teraz aspekty wylądują w tym miejscu. I co teraz należy zrobić? Wziąć sobie torcze. Torcz. Wyprodukować ich jak najwięcej. Oczywiście recepty nie mam. A po co miałbym ją tutaj mieć? W takim razie musimy sobie je skraftić. Ich jak najwięcej się da. One, jak widzicie, mają sam aspekt odnośnie właśnie światła. Każdy z tych, jak pamiętacie, mieści 16 w sobie. Co on ma w sobie, że on się świeci? Czekajcie, ja muszę sprawdzić, co on tutaj miał. No jakiś tu aspekt był w nim, ale możemy go usunąć zawsze, bo nie wiem, co to jest, a śmieci nie chcemy. I całość wrzucamy, powiedzmy, w to miejsce. Cały stack pochodni. I używamy oczywiście naszej różdżki. I wszystko nam się zapełnia od razu. I ten surowiec poleci do słoików. Słoik mieści 64. Chyba 64 on mieści. On nosi też po 16. Ty chyba nosisz, mości panie, ty mój drogi. Kurczę, nie, to chyba mniej
mniej będzie. Zaraz zobaczymy, czy całość on tutaj zdoła przenieść. Tutaj jest całość, tu jest całość, on całość przerzucił. Dobra, tutaj jest 64 w takim razie. Zrobimy taką operację jeszcze raz. Czyli też całość możemy tam przetransportować już do innego słoika oczywiście. I zajmiemy się kolejnymi aspektami. Tutaj będziemy potrzebowali węgiel. Węgiel, jak widzicie, już ma troszeczkę bardziej skomplikowaną budowę, więc jego tak prosto nie przerzucimy. Musimy zrobić tak, żeby w słoikach nie zostało nam żadne śmieci. Jak to zrobić? Trzeba wrzucić 8 węgla do kotła. Dlaczego 8? Dostaniemy wtedy 16 fire, 16 potencjal i 8 kamienia. Spokojnie wtedy nasz golemik to będzie mógł przetransportować. Ej, no co mu? Aha, masz problemy teraz z przenoszeniem, więc musiałbym ci ten kolor, tutaj co jest, jeden zajumać i postawić go jednak pod tym, żebyś mógł z niego korzystać, nawet jeśli nie masz już miejsca. No dobra, jak sobie z tym poradzimy. Tam z dołu jest, jest pomieszczenie, bo tam budowałem przedtem i tam chciałem zrobić te wszystkie automaty i one tam wylądują wreszcie czy później, tylko na razie po prostu nie mam jakoś weny, żeby tam zejść na dół i to budować. Więcej kleju potrzebujemy oraz więcej glasu, gdyż potrzeba stworzyć nam więcej buteleczek, bo jak sami widzicie, on już nie wyrabia się, ma już ich zbyt dużo, znaczy zbyt mało ma butelek do swojej pracy, tak. Dobra, buteleczki lądują w tym miejscu. I dobra, teraz jak mówiłem, zajmiemy się węglem, czyli wrzucamy stack, znaczy 8 węgla, machamy różdżką i znowu. 8 węgla, machamy różdżką. I taką operację powielamy też kilka razy. W ten sposób tutaj będziemy gromadzili te aspekty potrzebne nam do wyprodukowania tych korów odnośnie naszych golemów. Okej, jest na razie w porządku i się mniej więcej wyrabiają, ale już latają nam za wolno. Musimy teraz chwilkę poczekać, aż tutaj więcej się tego nam nazbiera. A tutaj możemy już powoli ustawiać to, co chcemy. Chociaż nie, pierw musimy nitor zrobić tak czy siak. Czekajcie, muszę skuchnąć sobie oczywiście pod recepty, jak się tworzyło nitor, bo wiecie, to jest prosta recepta, ale nie pamiętam jej zawsze na pamięć. Dobra, tego 4 i luksu. Dobra, jako że luks to jest pochodnia, to ja nie będę go używał jako słoika, tylko po prostu go użyję wprost. Tutaj mamy fire, a gdzieś tutaj pewnie chyba też będzie lux. Nie, znaczy ten. Nie fire, tylko potentia. Dobra, to jest potentia. Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery potentia mam. Tutaj jest po osie pakowane, to pamiętajcie. To jest po osie pakowane. Czyli tak o. Czyli jeśli wrzucę cztery tego i cztery tego, będę potrzebował, znaczy wyprodukuję 8 sztuk nitoru. A 8 sztuk nitoru to będzie 8 razy 6. Tak, że mówię 8 razy 6 to będzie 48. Czyli 48 pochodni muszę wrzucić do kotła. Po takim czymś dostanę 8 nitoru. Zaraz zobaczymy, czy dobrze policzyłem. Czyli to, to i to do kotła. I machamy różdżką. Nitor jest. Ilości 8. Dokładnie tyle, ile chcieliśmy. Wyprodukujemy go jeszcze więcej. Czyli teraz bierzemy sobie znowu te nasze słoiki i bierzemy tak, tego 4, raz, 2, 3, 4 i tego 4. Raz, 2, 3, 4. Ok. Znowu wyliczamy sobie idealnie tyle pochodni, ile potrzebujemy. Więc, kurczaczki, nie chcę ze mną współpracować za bardzo. No, ja się kręcę. 48, dobra. Tu już możemy wrzucać, czyli rzucamy znowu to, to i to. Okej, okay. I w ten sposób dostajemy znowu 8 nitoru. Teraz loduję znowu w tym miejscu, jak widzicie, już teraz działamy o wiele szybciej niż poprzednio. Bardziej to wydajnie nam będzie tutaj wychodziło, więc o to nam właśnie chodziło. Teraz w ten sposób układamy i tu mamy co potrzebujemy do tej recepty. Oczywiście, tak jak poprzednio, wykorzystamy sobie do tego możliwość odkładania tych surowców. Tu mamy po dwa pakowane. Wiemy, że każdy z tych mieści 16, więc możemy przerabiać naraz po 16 tego naszego właśnie raberka. Więc rzucamy tutaj, klikamy
I to samo robimy w każdym z tych miejsc. Nasze golemy będą to transportowały w te bezpieczne miejsca i my z tych właśnie słoików będziemy mogli korzystać do tworzenia tych właśnie korów. Dam tutaj lepszą różdżkę, bo ta sobie nie poradzi na dłuższą metę. Tych korów będziemy potrzebowali dosyć dużo, wam powiem, gdyż chcę wszystkie nasze turtle zamienić z tymi nowymi mechanizmami, bo to nie można nazywać już żółwiami. Okej, tu jeszcze przerobimy to. To, co tutaj widzicie, co ja teraz wykonuję ręcznie, będę chciał zautomatyzować. Mam nadzieję, że to mi się uda, tak szczerze mówiąc. Tutaj nam wyleciały raberki, więc to wrzucamy tutaj do środka znowu. Tak, o to właśnie chodziło. Dobra, ja tą czynność tutaj jeszcze powielę. Nie, 8 sztuk. Kurczę, chyba mamy dyszkę. Dobra, dyszkę mamy. Co dalej z tym robimy? Teraz już według tej recepty postępujemy. Czyli układamy to w ten sposób i takie surowce musimy uzbierać. Tutaj będzie troszeczkę zabawy większej. Ja wam tylko powiem, jak to wykonać i przejdziemy od razu do momentu, gdy już to sobie wytworzę. Gold, dobra. Usuńmy tą receptę i wstawmy teraz nową. Czyli w ten sposób ustawiamy to po środku. I teraz tak o, potrzebujemy te surowce. Jak widzicie, te się nam już podświetliły. Ja ich wyprodukuję jeszcze więcej. Dokładając oczywiście dodatkowe słoiki, bo jak widzicie tutaj są tylko wolne 3 słoiki. A potrzebujemy dosyć sporo maszyn. Czyli po prostu redstone'a, a redstone ma jeszcze inne efekty. Jak widzicie, potentie ma on. A potentie tutaj chyba nie mamy nawet. Dlatego to mi chwilę zajmie, więc momento. Dobra, moi drodzy, mamy już wszystkie surowce, które potrzebować, wszystkie aspekty, co potrzebowaliśmy. Nie wiem, czy wystarczy mi na tyle, ile bym chciał ich wykonać, ale jak widzicie, możemy już to wykonać. Tak, zabrakło mi tego, właśnie tego się też spodziewałem, że raberki wrzuciłem za mało. Tak, zdecydowanie za mało to jest. Jak sami widzicie, strasznie dużo tam jej idzie. Bo taki jeden stack, znaczy taki jedna szczęska tutaj wrzucam, jest tylko na 2 sztuki raptem do wykonania. Więc naprawdę to jest dosyć żerne, wam powiem. Dosyć żerne, tak. Ale to musimy wszystko zużyć, bo to lepiej, żeby to było w słoikach, byśmy mieli pewność, że tam będzie magazynowany, możemy to sobie spokojnie w każdej chwili zużywać. Dobra, weźmy jeszcze tyle, ile dodatkowo będziemy mogli i już wam pokazuję dokładnie, o co tutaj chodzi z tym. Dostajemy taki oto item. Kładziemy go na ziemi. I tak o, co on tutaj potrafi? Możemy odwracać jego stronę, tak, i do niego możemy wrzucać przedmiot. Jak się do niego zbliżymy, to ten przedmiot nas uderzy dosłownie. Więc dlatego właśnie powiedziałem, że to zastąpi u nas w mob spawnerach turtle. Zaraz zobaczymy, jak to sobie będzie radziło. Potrzebujemy do tego diamentowe miecze, gdyż inne nie ma sensu montować. Wezmę tylko ich kilka na razie. Stick, patyczki oczywiście standardowo i wykonamy tego 4 sztuki. I chodźmy, zamontujemy je w tamtym miejscu. Tak o, co to ma dokładnie nam działać? Że turtle do nam niepotrzebny, przez to kod nie będzie musiał się wykonywać, nie będzie nam lagował, bo każdy kod, co się tutaj wykonuje, laguje nam grę. Pamiętajmy o tym, to nam laguje grę. A teraz, dzięki zastosowaniu takich właśnie oto mechanizmów, lagowanie będzie zmniejszone do minimum. Więc turtle, przykro mi, ale musicie się tutaj z nami pożegnać. Montujemy teraz te oto piedestały i zamontujmy na nich miecze. Jak widzicie, są one ustawione w dobrym kierunku. Tego się nie spodziewałem. Reagują również na bloki, co są przed nimi. A to jest źle, wam powiem. Zabrałem blok i jest w porządku, ale... One tutaj muszą jakoś się przedostać, więc co zrobimy, to może troszeczkę inaczej teraz. Kurczę, tego nie przewidziałem akurat. Tego nie przewidziałem. Spróbujemy zrobić te bloczki troszeczkę w inny sposób. Mam nadzieję, że to da również ten sam efekt. Czyli pościągajmy je i jak się domyślacie, pewnie rozwalimy górę. I tutaj postawimy z dołu szkło. Te postawimy na wysokości i teraz dopiero na nich postawimy znowu miecze.
Tak, w ten właśnie sposób. Czyli jeśli ktoś do nich podejdzie na wysokość, to czyli powinny głowy ścinać, inaczej mówiąc. Wszystkie głowy, co oni zobaczą, powinny zniszczyć. Zobaczymy, jak to nam wyjdzie w praniu, oczywiście. Glas. Potrzebujemy jeszcze tego czystego szkła więcej. Montujemy w tym miejscu. I dobra. Tą samą operację powtarzamy dla wszystkich, ale też, jak widzicie sami, na wysokości to musi stać. Dobra. Turtle, chodź tutaj ze mną. Ty. Oraz ty również. Czekajcie, muszę się tutaj przedostać, żeby to miało ręce i nogi. Dobra. I znowu, tu montujemy szkło. I na tych szkłach montujemy to. I tutaj montujemy do bicia. Ale nie ta strona, tylko druga strona. Right. Tu. Tu. Aha, nie. Czyli ja to muszę postawić z tamtej strony. Ten top. Right, nie rozumiem dokładnie o co chodzi z tym, czy to chodzi o dostęp sygnału, czy coś, ale wiem, że żeby to postawić, to ja muszę stać z tej strony. Tu i tutaj teraz muszę być. Ajku. Okej, jestem w dobrym miejscu, prawie tutaj i jest, dobra. Ustawione, kurczę, nie chcę, żeby one mnie zabiły, a te turtle są podejrzane, wam powiem. Są one podejrzane. One mogą teoretycznie w każdej chwili nam zadziałać i nie chciałbym właśnie, żeby tak to się stało. Dobra, montujemy w takim razie tutaj kolejne miecze. Tą operację tutaj powtórzę dla wszystkich tych turtli i dopiero wtedy tutaj wam pokażę, jak ten efekt będzie się obrazował dla nas w przypadku, jak mobki będą tutaj faktycznie szły. Jaką to ma zaletę? Zamiast tych mieczy możemy zamontować każdy inny miecz. I to jest właśnie najlepsza sprawa, gdyż teoretycznie nawet chyba z Fortuną mógł tutaj znaczy z lutem strzelić miecz. A jak wiecie, mam troszeczkę książek. Lut. O, tutaj jak widzicie, mamy tu właśnie wszystko odnośnie lutowania. I to byłoby dosyć ciekawe. Ale pierw chcę zobaczyć, czy to faktycznie będzie nam działało. Czy będzie cię zabijało. Jeśli tak, to zajmiemy się wtedy dopiero modernizacją tego wszystkiego. Okej, mieczy mam wystarczająco, więc czas bawić się z montażem. Okej, mieczyki są zamontowane w każdym miejscu. Teraz test generalny. Może jeszcze nie generalny, ale taki pierwszy teścik. Czy to w ogóle zadziała? Ok, lecą tutaj pigmenki do nas. Czy miecze zareagowały? Tak, zareagowały. Klepią ich oczywiście. Szybkość klepania nie jest taka zadowalająca, jaką bym chciał. Jednakże właśnie po to teraz będziemy mogli robić tą modernizację. Ale widać, że faktycznie oni biją ich. To jest właśnie to, o co nam chodziło. Żeby oni byli faktycznie bici. Dla sprawdzenia dokładnego usuniemy tą maszynę. Oczywiście teraz zablokujemy, żeby już więcej tutaj ich nie leciało. Jak widzicie, to się nie wyrabia. Ale jak widzicie, faktycznie zabijamy ich. Więc o to chodziło. Teraz taką. Przejdźmy do naszych książek. Czyli odłóżmy wszystkie itemy, które tutaj będziemy potrzebowali teraz. Czyli to, co jest dla nas aktualnie zbędne, żeby mieć jak najwięcej miejsca. Chociaż ten belt by się nam akurat przydał, bo nie wiem, czy tutaj w ogóle surowcy przechodzą. No właśnie, się blokują w tym miejscu. Oj, tak też właśnie podejrzewałem. Aj! No właśnie, tutaj z tym będzie problem. Dobra. Teraz tak o. To należy przesunąć. Czekaj, czy to się da przesuwać? Tak, chyba da się. Tutaj, okej. Teraz wszystko poleciało w dół i tak jak chcieliśmy, wszystko się zachowało. Zabierzmy jeden mieczyk ze sobą. Tak, widzicie, on się psuje. Więc książek tutaj troszeczkę będziemy potrzebowali. Po pierwsze tak, potrzebujemy looting. Ale najlepiej z czymś. Najlepiej ze sharpness tutaj dorzucić. Soul Stealer, może nie efektyw, nie dam żadnego efektu. Unbreaking na się przyda. O, to sobie też weźmie, to jest fajna, to jest książeczka. Punch Unlocking, to też nam się nie przyda. Looting Effective. Tu mamy Looting i Sharpness. Wow, tutaj mamy naciupane tego wszystkiego. Ale też weźmiemy oczywiście. I dobra. Potrzebujemy jeszcze Unbreaking, tak jest. Trójeczki chyba najlepsze będą dla nas. Więc wszystkie te najlepsze, czyli trójki, zabierzmy ze sobą. Gdyż je też będziemy musieli wrzucić do naszych mieczy. Soul Stealer, dobra. Teraz lecimy w to miejsce. Wkładamy nasz miecz, który chcemy polepszyć, i książkę. I to samo
powielamy dla wszystkich mieczy, które chcemy dzisiaj, znaczy chcemy teraz przemienić, czyli was tutaj obecnych. Tylko trzy sztuki mogą iść naraz, więc was trzech zabieramy do tych pierwszych właśnie testów. Ty i to. I teraz tą czynność będziemy musieli tutaj powielić tyle razy, ile będziemy chcieli, prawda? 20 wiadomości jest nam potrzebnych. Nie ma energii, zapomniałem, że jak nie jest uruchomiony spawner, to z energią będzie problem. Tutaj książki, no, cały czas te lecą, więc tutaj wszystko, co mamy z energii, jest marnowane. Użyję tego słowa marnowane, bo to wiecie, teoretycznie to słowo można użyć. Bo to nie jest marnowane, to jest faktyczne, bardzo przydatne użycie tego. Ale żeby to miało rączki nóżki, musiałbym włączyć ten system. Więc tutaj muszę się dokopać do tej oto rurki i ją na chwilę odpiąć, jednocześnie uruchamiając spawner bez tych właśnie tutaj mieczy, co tutaj widzieliście. Więc uruchomimy te trzy pochodnie, to nam uruchomi pigmeny. Pigmeny mogą sobie spokojnie iść, nie powinny tutaj sobie one dać radę, będą ginęli powoli. Uruchomimy oczywiście jeszcze ten układ z jak największą energią, żeby faktycznie on działał jak najszybciej. Oj, nie ma energii w ogóle. Pszczelarnia, co było przedtem? Tak, to już tutaj troszkę lepiej sobie radzi. I dobra, to już nam daje energię, daje nam LXP. LXP będzie tutaj napełniało nasze miecze i musimy je polepszyć najbardziej, jak tylko damy radę. Czyli Unbreaking, Sharpness oraz Looting. Czyli to, co właśnie nasz spawner najbardziej potrzebuje. Bo wszystko inne to jest takie, wiecie, pośrednie, zbędne, no tak szczerze mówiąc. Tak o, co byśmy tutaj jeszcze mogli mu dorobić? Oczywiście taką łapkę byśmy tutaj mogli nawet chyba dać. Tak, łapkę z tego tym. Zaraz zobaczymy zresztą. Rozwalę to i tutaj dajmy tą łapkę. Łapka weszła. Faktycznie napiernicza. Ciekawe, ciekawe właśnie, czy ona tutaj dokładnie bije. Bo jest bardzo ciekawa się, co tutaj dokładnie im robi za damage. Z jakiego się ataku tutaj bije ich. Ale dobra. Więc łapka też nam tutaj pomaga troszeczkę. Tutaj, no kurczę, bardzo wolno się tworzy. O, jest. Pierwszy Unbreak jest już utworzony. Dokładamy do niego Looting i Sharpness. To samo w drugim przypadku. I będziemy już go mogli dać jako normalna praca. Czyli on będzie sobie mógł normalnie tutaj zabijać wszystkich. Ale oczywiście tej energii trzy będziemy tutaj potrzebowali. Tak, on się... Nie, niszczy się. Tak, zniszczył się. Już chyba ma dość. Chyba do zera dochodzi, czy nie? Czyli zabrałem go, a nie, dobra, zniknął. Już myślałem, że wiecie, zostanie on tam na stałe. A gdybym ustawił mu na przykład... Który to jest? Który to był czar? Nie, tego nie chcę, bo on może nas zniszczyć, ale ten. To jest ten taki strzał pojedynczy. Czy on faktycznie go będzie miał? Chyba nie. Nie ma gdzie, czym on bije do końca, mówiąc. Może z drugim kill-offem jakby on bił? Nie wiem, kurczaczki, naprawdę nie mam zielonego pojęcia, co tam może dokładnie być umiejscowione w nim. Wiem, że tych mieczy będzie tutaj dosyć sporo. Ojoj, to będzie po prostu męczarnia, mam pojęcie, co tutaj zamontować. Piedestały są super, po prostu genialne są. Ale to trzeba coś wykombinować odnośnie reperowania się tych mieczy. Bo jak one mi się rozwalą, to cały system pójdzie się rąbać, tak się to wyrażę. Chyba, że w tym miejscu jakiś laser by zamontować, który by tak obszarowo bił do przodu. To byłoby fajne, wam powiem szczerze mówiąc. Co może bić obszarowo do przodu? Coś, co się nie zużywa. Nie ma ładunków. Jakiś gun. Bez ładunków. Łuk może moglibyśmy dać. Ale właśnie, właśnie, jakby dał tutaj łuk. Ale łuk, który nie zużywa strzał. Bow. Laki tutaj mamy tylko i wyłącznie. Ja mam gdzieś łuk, to jestem pewien, gdyż go wytwarzałem, dawałem go Tofikowi. Nie wiem, czy Tofik właśnie mi go oddawał, to jest tylko ten szczegół, ale na pewno taki łuk mam i posiadam go. Dobra, tutaj ten, o, Smite się nam stworzył, bardzo fajnie, więc jemu tylko Looting się tylko będzie przydawał, ale dajmy to, czyli Looting i Sharpness, to też się nam wytwarza. Okej, okay, więc czekajcie, chwila momentu, niech to nam się dokładnie skrafci. Okej, okay, mamy dwa miecze.
zamontujemy je zamiast tych dwóch głównych, czyli tam, gdzie najwięcej jest mobków, czyli te miecze znikają i powstają nowe. Mam nadzieję, że teraz one by dobiły na szota i że dłużej o wiele one wytrzymają, a my w międzyczasie te miecze, dwa pozostałe, nowo wrzucamy do upgrade'ów, które już będę wykonywały poza nagraniem, bo już sami widzicie, że już ten odcinek powoli zaczyna się kończyć. Ale wiecie, chcę zakończyć to w takim momencie, że faktycznie nasz spawner będzie tutaj działał już przynajmniej tak mniej więcej poprawnie, bez większych problemów. Bo ma smiteness, unbroken king i looting to jest zamontowany. Okej. Nasze miecze teraz to będą sobie spokojnie biły, ale w międzyczasie wpadłem na genialny pomysł. Dlaczego tutaj zamontować miecze z Tinker Construct? One mają lepszą wytrzymałość, więc na pewno dłużej wytrzymają takich innych standardowych. Bo co, on może sobie tutaj prać ile tylko chce. Jak się zniszczy, wezmę, naprawię go. Lepszej jakości będę mógł od razu zrobić. Te chyba biją już na szota, tam są zamontowane. Ale jak widzicie, to jest ciągle jeden rodzaj mobu. Jakby tutaj puścić całość, to one sobie tutaj z tym wszystkim nie poradzą. Tylko tutaj wszystko wchodzi w grę, żeby zamontować tutaj taką broń, która faktycznie by tutaj obszarowo mogła ich atakować. Jak macie pomysły, jaka broń jest, która atakuje obszarowo, nie wymaga energii, nie wymaga niczego, tylko i machnięcia nią, napiszcie mi pod tym filmikiem. Jestem bardzo ciekaw się waszych opinii, co tutaj byłoby najlepiej zamontować. Co mi przychodzi na myśl, może wam powiem. Co mi przychodzi na myśl, tutaj zamontować laser z autoładowaniem. Czyli te lasery, co są z Buildcrafta, jednakże laser. W nich byłoby trzeba ustawić zasięg. Nie wiem, czy ten konkretnie, chyba ten. Ale on też chyba, z tego co mi się kojarzy, ma swój określony zasięg atakowania. Jak walnie jeszcze w mobka, to chyba automatycznie zasilaniem blokuje i nie leci przez wszystkich. Tak coś mi świta w główeczce, ale nie jestem pewien, czy tak faktycznie jest. Unbreaking Soul Stealer, okej, ciebie to już można zamontować. Ciebie również, czyli Looting i Sharpness. Chociaż nie, ty nie masz Unbreaking, więc ciebie nie mogę zamontować. Okej, zabierzmy mój młot, bo nie wiem, jak długo to może sobie tutaj tak działać. I ten tutaj możemy spokojnie dać. Właśnie, czekajcie, on machnął i zmienił się na chwilę. Widziałem, że jest innym mieczem od razu. Czyli co? On bije właśnie z tym enchantem moim, czy też nie? Oto jest właśnie pytanie. Dobra, dajmy ten looting, niech on sobie tutaj macha mniej więcej. To tutaj nam działało. Jak tutaj zużycie naszych mieczy wygląda? No nie jest źle. Prawie w ogóle się nie zużyły. Porównując do tego, co było poprzednio, że tutaj chwilę machania już tutaj te mieczy były całkowicie wyczerpane. I tak samo mobki giną teraz nam już o wiele szybciej, o wiele są teraz wydajniejsze, no te nasze miecze. Tu oczywiście mogę zamontować kolejne, czyli w tych miejscach mogę kolejne dać te platformy. Będzie problem z zamontowaniem, bo oczywiście mogę tutaj zginąć w każdej chwili podczas tego montażu. Może spróbujemy? Czyli tutaj bym przeszedł. Tu bym przeszedł górą, bym sobie zrobił taki otworek tylko. Powiedzmy w tym miejscu. I muszę teraz tam trafić. No właśnie. Rozwalimy jeszcze to. To rozwalimy. Jesteśmy nad mobami. I tutaj wystarczyłoby trafić. Okej, jest trafione. I teraz tutaj zamontujemy sobie miecz. I od razu kolejna para, może nie para, kolejny mieczyk, który tutaj je nasze mobki, będzie nękał cały czas i będzie je tutaj próbował zabić. Więc o to nam właśnie chodziło, spawner jest gotowy, tak jak chciałem to właśnie wykonać, czyli za pomocą specjalnych mieczy i piedestałów z Towncrafta. Tych itemów tam gotowych jest o wiele więcej i naprawdę chciałem wam je zaprezentować, ale w zastosowaniach, nie stricte, że coś takiego istnieje, tylko jak to wykorzystać. Dobrze, w takim razie dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka. Komentujcie, subskrybujcie, dawajcie ulubionych, polećcie znajomym, łapki w górę. Na koniec, kto jest na czacie, już wam pokazuję i... A jeszcze jedno na sam koniec, przepraszam was, bo bym zapomniał. YouTube ostatniego czasu udostępnił bardzo fajną funkcjonalność na kanale. Otóż twórcy mają taką opcję jak społeczność. Czyli mogą luknąć, którzy użytkownicy są najbardziej społecznymi, tak, czyli mają jakiś, czyli wpływają na kanał, czyli dają łapki, komentarze i z jaką częstotliwością, czyli to jest takim sposobem zaangażowania liczone. I chciałbym wyszczególnić 3 osoby z pierwszego miejsca. Tak, jest to po pierwsze wujciunio.pl,
jest najbardziej zaangażowany właśnie w istnieniu mojego kanału, za co ci bardzo dziękuję. Na drugim miejscu, o dziwo, jest Remedy. Tu się zdziwiłem, że akurat on wyszedł na drugim miejscu, ale wielkie dzięki. Na trzecim miejscu jest Kamil Piesyk. Wielkie dzięki. Tak, takie coś może będę informował was co jakiś czas właśnie, kto na tej liście jest na pierwszym miejscu, na pierwszych trzech miejscach. Może podam wam kiedyś dłuższą listę, czyli nawet do pięciu miejsc. Zobaczymy. Na razie trzy miejsca, wydaje mi się, że wam spokojnie wystarczą, więc bardzo, bardzo dziękuję tym trzem osobom i wszystkim innym, którzy tutaj wpływają na rozwój mojego kanału. A dokładnie to jest nasz kanał, bo to jest również wasz. To do zobaczenia wszystkim w kolejnym odcinku. To pa, pa!